Wspominałem tę historię w czasie rekolekcji ewangelizacyjnych, które mieliśmy tu z księdzem Sławkiem radość głosić parę miesięcy temu, na jesieni. Ale nie mogę o tym nie opowiedzieć jeszcze raz. Jak ktoś zapomniał, to się mu przypomni. Ale to jest historia, z którą pójdę przez całe życie. I jeśli mówimy o Jezusie obecnym na Świętym Sakramencie i o wątpliwościach, czy On realnie tam istnieje, to chcę wam powiedzieć, że kiedyś w czasie jednego z egzorcyzmów przekonałem się, że naprawdę jest obecny i z wielką potęgą. Nie wiem, czy wiecie, ale w rytuale egzorcyzmu większego podstawową Ewangelią, której używa egzorcysta w czasie modlitwy, nie jest Ewangelia, która opisuje, jak Jezus wyrzuca złe duchy, tylko Ewangelia, która mówi, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. To jest podstawowa Ewangelia. I czytam kiedyś tę Ewangelię w czasie modlitwy, a zły duch zaczyna szydzić i krzyczeć: to nieprawda. Nazarejczyk was oszukał. Jego nie ma. Zabili go, a wy w to głupole wierzycie. A że jestem górolem z pochodzenia, jeszcze cholerykiem z temperamentu, się strasznie zdenerwowałem. Wyszedłem z tego pokoju, w którym żeśmy się modlili. Poszedłem do kaplicy, otworzyłem tabernakulum i mówię: chodź, Panie Jezu, mamy jedną sprawę do ogarnięcia. Wziąłem Pana Jezusa na rękę, słuchajcie, kawałek chleba, kawałek tego absurdu w oczach świata. Wziąłem na rękę, wracam do tego pokoju, trzymam ten kawałek chleba nad tą osobą omadlaną i mówię: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. A zły duch zaczyna krzyczeć: zabierz stąd tego Nazarejczyka. Ja mówię: hola, hola, no to ustalmy coś. Istnieje czy nie istnieje? No istnieje, istnieje, tylko go zabierz, bo tego nie wytrzymam. No oczywiście nie zabrałem, nie wytrzymał. Ale zobaczcie, świat tak mówi. Jezus z Nazaretu żył, tak, był. Ale wy jesteście nienormalni, że wierzycie w to, że On dalej żyje i że jeszcze żyje w chlebie i w winie. Nieraz ludzie żartują, jak mówimy, że Jezus żyje, to ludzie odpowiadają, nieraz szydząc: Elvis Presley też. Chcąc wyszydzić tę prawdę. Ale ilość kwiatów na grobie Elvisa Presleya, które do dzisiaj tam ludzie składają i nie nadążają ciężarówkami tych kwiatów wywozić, świadczy o tym, że umarł. A Jezus naprawdę żyje. Grób jest pusty. Nikt przy grobie Jezusa, prócz tego jednego momentu w ciągu roku, kiedy wspominamy Jego śmierć i złożenie do grobu, nikt kwiatów nie stawia.